Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur. Zakasam rękawy i do dzieła zbieram się. O, to był niezwykle emocjonujący początek, ale zrobiłem to tak w dużej mierze, żeby samemu się obudzić. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA. Słuchajcie, mam parę planów na dzisiaj. Pierwszy plan to jest wzięcie tego samochodu, ponieważ dziękuję wam za informację, że samochody, które zdobędę, w ogóle o co chodzi w tych misjach i tak dalej, że mogę je tutaj zgarniać, zbierać i w ogóle z nich tutaj korzystać. Tak więc, mam taki ambitny plan. Zanim pojedziemy do pana pytajnika, swoją drogą już mnie przestrzegaliście, że już niedługo szkoła jazdy, tak więc ja już zdążyłem troszeczkę się przygotować. Zaopatrzyłem się w spodnie, które po prostu powstrzymają mnie od wypróżnienia się, takiego spowodowanego praktycznie wkurwieniem, no bo spodziewam się, że tak będzie. Chociaż mam nadzieję, że będą chociaż jakiekolwiek okoliczności łagodzące. Z łazankami mi się to skojarzyło. Słuchajcie, po pierwsze, powiedzieliście mi, że samochody odpowiednio przystosowane do bycia tuningowanymi są podatne na o wiele więcej niż takie zwykłe, standardowe samochody, którymi się wjeżdża do warsztatu, i że też dużo zależy od tego, do którego warsztatu pojedziemy. Dlatego teraz w miarę na ślepo, na czuja chcę przyjechać do warsztatu, o którym powiedzieliście mi, że można z nim zrobić o wiele więcej niż w tamtym drugim. I jeszcze wjeżdżam samochodem, który zdobyłem z tych całych misji. Tak więc bardzo chciałbym zobaczyć, czy ja naprawdę trochę tutaj mogę zrobić, proszę państwa. Koła! No koła to mogłem robić wcześniej. Ale wydech mogę nawet zmienić. Wydech obcy. Wydech X-Flow. Niech będzie wydech X-Flow. Kolory. Jeden kolor samochodu. No proszę państwa, idziemy oczywiście w niebieski. Zderzak, wydech był. Zderzak przedni. X-Flow. Oh boy, ale te... Jak to komicznie wygląda, holy shit. Biorę to. Zderzak tylny, no to też obcy w takim razie, żeby pasowało. Dach, odpowietrznik obcy. Oh boy, odpowietrznik X-Flow wygląda bardziej swagersko. Spoiler, spoiler obcy, spoiler X-Flow. Ej, obcy bardziej mi się podoba, bo ja nie lubię takiego nagle z dupy wziętego karbona, który gdzieś sobie nagle się pojawia. O Boże, te boki wyglądają straszliwie. Ale te boki obcy są takie bardziej dojebane. To wygląda, jakby to zaraz miało sobie dorobić skrzydła i odlecieć. Przecinak. Nie. Atomowe. Atomowe wyglądają fajnie. Stereo samochodowe, super bass. Nie wiem, co to zmienia. Hydraulika. Oczywiście, że hydraulika. God damn it. Jestem bogaty. I jeszcze mamy oczywiście nitro. Ale nitro to mnie aż tak bardzo nie interesuje. No i proszę państwa, takim samochodem to już możemy wyjechać na ulicę. Zaraz je pewnie rozbiję, ale true story, to auto wygląda jak samolot, który ma zaraz odlecieć. Zajebiście. Słuchajcie. No oczywiście. No i po co ja ten spoiler montowałem? Zaraz go stracę. Tak więc, druga rzecz, którą chcę się zająć, jest już tutaj bardzo niedaleko, a dotyczy ona O, świetnie. No dobra, okej. Chcecie umierać, to będziecie umierać! Dotyczy ona wyglądu CJ-a, ponieważ chcę go troszeczkę zmodyfikować czymś, czego dawno nie robiłem. Czyli dorzucimy sobie jakiegoś nowego tatutarza. Tałutarz sobie zrobimy. Tałutarz! I... no bo wiecie, ten kałach, no trochę za mało po prostu, coś muszę więcej sobie zrobić, coś większego, coś co będzie bardziej wyglądało. Brzuch, mam coś na brzuchu? No coś tam mam. Dar Boży. Cholera, ja tutaj nie mam za bardzo nawet, kurde, jak podejrzeć. Dobra, dół pleców, tutaj nic nie mam jeszcze. Twarz Majów czy ptak Majów? No nie, no bierzemy ten droższy oczywiście, oh boy, no ja, ale będę zaraz pięknie wypełnione tym. Prawa klata. Zioło, no panie, oczywiście, że tak. Od razu każdy, kto będzie się ze mną zadawał, będzie wiedział, że ja w chuja nie lecę. Lewa klata, spluwa czy rasta? Spluwa, proszę. Takie, wygląda to, jakbyśmy po prostu weszli kurwa do tatuażysty i tak losowo po prostu, a tu mi pan jebni to, tu mi pan walni tamto. Mogę taki krzyż albo taki krzyż, no to biorę droższy krzyż, ten bardziej zaawansowany, wiadomo. dobra. Dół lewego ramienia teraz. Róża. Panie, lecimy absolutnie jak każdym możliwym tatuażem, który mogę. Czekajcie, to jeszcze góra lewego. Ziele, no lecimy oczywiście. Vape, green Vape Nation. I jeszcze dół prawego ramienia. A nie, to już mam. Góra prawego ramienia, o właśnie. Klauna sobie wytatujemy, a czemu nie?
I takim sposobem mamy chyba zapełnione każde miejsce, które mogę mieć. Jeżeli chodzi o tatuaże, zajebiście. Teraz się czuję jak prawdziwy gangster. Brakuje mi tylko tego, żeby chusta była odwrotnie zawiązana, jak sami powiedzieliście, że teraz wyglądam, kurde, jak jakiś staruszek troszeczkę. Chociaż wiecie co? Szczerze nie, walcie się. Znaczy, ta jedna osoba, która napisała ten komentarz, wiesz co? W ogóle się nie znasz na gangsterskiej modzie. Tak więc, co ja zrobię teraz? Po pierwsze, odstawię ten samochód do garażu. No bo nie chcę nim teraz koniecznie jeździć. Jak już go odpicowałem, no to niech on sobie siedzi w garażu. Widzicie, taki jest po prostu los każdego samochodu, który w jakikolwiek sposób odpicuje. Ponieważ ja go rozpieprzę, ja go absolutnie rozpieprzę w... No kurwa, jakbym się postarał, to w pół minuty. O, zajebiście. Tak, zabiłem policjanta. Nie, nie zabiłem go. Jakim... Dlaczego ty jeszcze żyjesz? Nie, no dobra, jak nie zabiłem, to muszę dokończyć dzieła. Do widzenia. Rajduje mi na masce. Dobra, okej. Okay. Odpuszczę ci. Okej, okay, okej. Okay. No i oczywiście teraz standardowo mam przejebane. Ale ja chcę na szybko zaparkować. Nie, to może być zły pomysł, mnie wyciągnie z samochodu. Dobra, zabić go chcę. Zginiesz czy nie zginiesz? Daj się przejechać. Już? No jeszcze nie. A co się stanie, jak go zamknę w garażu? Dobra, nie żyje, świetnie. O kurwa, kolejny, oczywiście. Giń. Dobra, dwie gwiazdki teraz mam, ale okej. Ale jestem już bliżej niż dalej mojego celu ostatecznego, czyli zaparkować samochód w garażu. Jestem tak kurwa silny, że go przesuwałem własnymi nogyma. Chcę zapisać grę. Po pierwsze, żeby mi zniknęły gwiazdki, po drugie, żebym przestał opadać, bo było nieprzyjemnie. Jego ciało tutaj dalej leży, ale mnie interesuje tylko to, że mam naprawiony samochód i tak się mogę bujać. Co się tutaj dzieje? Halo? Okej, okay, dobra. Policjant chyba średnio się popisał, jeżeli chodzi o umiejętności prowadzenia motocyklu. Jego kolega martwy tutaj leży i nie zainteresuje się. Dobra, no to co? No to jedziemy w takim razie. Tam kolejny policjant, wytyfy. Dobra, niebieski mój jebaczu, kurde. Sieć na razie w garażu i my jedziemy do pytajnika. Ponieważ nie chcę znowu wykonywać tej misji związanej z importem, dlatego lecimy do pana pytajnika, który jest jakimś ciekawym, interesującym nowym graczem na tej całej naszej tutaj GTA-owej scenie. Nie wyleciałem nigdzie na zewnątrz, to dobrze. Tak więc jedziemy do Las Venturas. W stronę w sumie Las Venturas, bo w samym mieście to ja chyba się nie znalazłem. Byłem tylko gdzieś tam, kajś tam na obrzeżach. Nie! Nie jestem pewien, czy nie zostanę zablokowany przez fakt, że jest noc, bo niektóre mi się na to nie pozwalają, ale to nic, troszeczkę spóźnione, ale sobie przypomniałem, pamiętajcie moi drodzy, jeżeli jeszcze łapy w górę nie zostawiliście, to zostawcie w tej chwili, no i fajnie, fajnie, ucieszę się. Druga rzecz, dzisiaj nie mam dla was jeszcze odcinka drugiego tego samego dnia. Po pierwsze, to nie spodziewajcie się tego, że wiecie, jak one się zaczną pojawiać, to będą codziennie, bo ta seria by się za szybko skończyła. A ona jest takim fajnym teraz taką dawką zajebistości, kiedy absolutnie nie ma w nic innego grać. Ale pomimo tego, że co jakiś czas będą dwa odcinki GTA, to mam dla was też parę zajebistych, fajnych pomysłów na filmy. Takich totalnie nowych rzeczy, które na moim kanale jeszcze nigdy się nie znajdowały. Ale mam nadzieję, że się wam spodobają. Dlatego chcę takie eksperymenty poprzeprowadzać. No i zobaczymy, czy wam to spasuje. Mam nadzieję szczerą, że tak, bo jednak jakiś rozwój by się w końcu po tych 5 latach przydał, nie? Co ja pierdolę? 6 i trochę. Przejęcie! Co to będzie? Kim jest nasz kolega tutaj, który się kryje za zmodulowanym głosem? Hey Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Okay. Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen.
All right. I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Oh, really? Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. No dobra, okej, ale dlaczego? W sensie, do tej pory większość rzeczy, które robiłem, miała ku temu jakiś taki bardziej określony powód. Więc dlaczego ja mam być, kurde, chłopaczkiem na posyłki dla tego gościa? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, I got a whole lot on my mind. A jadąc na motorze, musisz się zbliżyć do ciężarówki, żeby Caesar mógł przeskoczyć. Boi! W ogóle dobrze mi się wydaje, że to jest ten sam ziomek. Przyjeżdża z Las Venturas i przez Garver Bridge jedzie do Foster Valley. Dobra, ja sobie i tak to chcę zobaczyć na mapie, gdzie on się znajduje. Dobra. Że to jest ten ziomek, który u Jeezy'ego był. Tym takim właśnie... No w sensie tam się pojawiał przy tych wszystkich akcjach z Jeezy'im związanych. Tak mi się wydaje. Ale możecie mi to potwierdzić, wiecie. Brak pamięci krótkotrwałej i tak dalej. Dobra, Caesar jak już widzi mnie za kółkiem tutaj, on już się pogodził ze śmiercią. Śmierć stała się jego przyjacielem. Dobra, widzę tą ciężarówkę. Jest dość spora i strasznie. To jest jebana cysterna, a nie ciężarówka. Ktoś tutaj się, kurde, nie do końca dobrze wysłowił. Z lewej strony. No utrzymuje. Aha, bardziej. Dobra. O, panie! Dobra, no skacz! Nie! No skacz! No dawaj! Jesteś obok! Skacz! O, padromej mierda! O, prawie mnie przejechał! Dobra, jest chyba git, nie? Gdzie jest kierowca? Caesar tam go klepie go! Klepie go jak ciasto na ciasto! Wsiadaj do ciężarówki, odstaw do garażu. Panie, no, perfekto! Co ja tutaj ukradłem? O, mam nadzieję, że całą cysternę keczupu. Ale bym był, kurwa, szczęśliwy. Gdzie jest ten garaż? Czy ja potrzebuję tutaj zawracać? A nie, do mojego garażu. A to okej. A to mogę sobie zjechać tutaj. Ktoś próbował przeciwstawić się temu, jak cofałem. Nie, panie samochodzie. Pan mi się nie przeciwstawi. Nie, drifty ciężarówką, ziom. Nie, co ja robię? Zaraz mnie policja będzie ścigała za mordowanie ludzi. Co ja odjebałem? O, co ja odjebałem najlepszego? Nie! O, bo... Podskoczyło. Podłącz się ponownie! Ciężarówko! Co ja teraz mam robić? Jak ja mam wyjść z tego gówna? Dobra, dasz radę, ciężarówko. Jest, udało się! Proszę bardzo, widzicie? Człowiek, który ma talent, to nie jest człowiek, który wszystko od razu robi dobrze. Człowiek, który ma talent, to taki... tutaj nic już nie ma. To taki, który coś totalnie spierdoli, ale umie to naprawić. Ponieważ wtedy nie można powiedzieć, że to jest, wiecie, kwestia głupiego szczęścia. Nie. To są umiejętności. No i dziękuję bardzo. Cysterna pełna keczupu dowieziona. Po co mu pokazujesz, ma jechać do przodu? Ma przecież szybę. Myślałem, że to przy cofaniu... A, dobra. Nie znam się, to się wypowiem. $7,000, tak wiem, pojebało mi się poprzednio 7 tysięcy, okej, pogodziłem się z tym, że nie umiem odczytywać zer. Czy tyle zer widzę codziennie na rachunkach. Ty, to może ja powinienem płacić więcej tych rachunków? 10 razy więcej. Dobra, Tabot, odbierz komórkę. Co tu się odpierdala? Okej, ty. A jak chciałem tą misję teraz, dobra, pan T, w dupie cię mam, panie T, ja chcę zrobić tą misję. Akurat jak wlazłem, to zadzwonił telefon, jazda próbna. Dzięki za informację, że to w ogóle doprowadzi do misji eksportu i importu aut. Jak on tą fajkę zapalił, kurwa, wziął i tak... Wow, widzicie, jakie tutaj jest...
cross-kulturowy pomiędzy nimi wszystkimi, goddammit! Dobra, okej, okay, ale mogłeś, kurde, już poszaleć i mi też, kurwa. A, czekajcie, tego salonu tutaj obok? Nie, jakiegoś odległego. Dobra, nie chcę brać tego mojego niebieskiego pomykacza, dlatego zadupcę jakiś samochód tutaj losowy. Tylko niech Caesar szybko wsiądzie, bo jakiś tam ten, Paulstein, policjant Stein jest obok, ale się nie przejął zbytnio tym, że wziąłem to auto. Bardzo dobrze. It has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brains of the family. She should get out together and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first, I thought he was just another acid casualty fruitcake. But some of the things he say, I don't know, man, it ain't all bullshit. Hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I'll take a rain check on that one. O czym ty, Caesar, pierdolisz? Jakim, kurde, łowcą kosmitów? Chociaż, wiecie co? Ja może nie będę tak wyzywał tych postaci, ponieważ takie 80 parę procent sytuacji, kiedy ja czegoś nie rozumiem, to nie dlatego, że ktoś się źle wypowiedział, tylko dlatego, że ja nie umiem słuchać. Jesteśmy na miejscu, co? Jak to jak, cejocik? Jak to jak? Zjedziemy nimi. O Boże, jakbym zobaczył takiego murzyna otatuowanego bez koszulki, który włazi mi do salonu samochodowego. Oj, bałbym się. Jebuj! Nice. Ty, to ma kurwa nitro. Mam się trzymać blisko niego, co? Dobra, no mamy nitro, nie? Uuuu, za szybko! Okej, okay, żyję. Wyłącz, kurwa, to nitro. Jak się wyłącza nitro? Nie mam opon! Nie, dobra, mam opony. Czemu mi się ujebało, że nie mam opon? Czemu ciągle mam nitro? Po co ja to szataństwo włączałem? No halo, zaraz mnie skasuje za to, że nie trzymam się blisko niego. Jezus Maria, dobra, dajmy już spokój motorniczemu tramwaju. Dlaczego my go tak tyramy? Jezus Maria. O, świetnie, zajebiście. Caesar, czemu ty musisz być takim frajerem? Czemu musisz wyzywać policję? Kradniemy jebane samochody, a ty co? Pomyślałeś, No dobra, okej, okay, niech ci będzie. A ja już zużyłem nitro, to chyba mam nienaładowane czy coś. Okej, okay, dobra, no. Fuck, man, ja rozpierdylę to auto, zanim dojadę gdziekolwiek. Widzicie, jego samochód jest w perfekcyjnym stanie. Jak się dzieją takie rzeczy? I dokąd teraz? O, liczyłem na to, że zjedziemy tam na prawo. Za każdym razem, jak byłem dokładnie w tym miejscu, to sobie zeskakiwałem po zieleni tam. Czy on to zaraz skręci? Ja naprawdę nie chcę zasuwać na pełnym gazie, bo on, wiecie... Bo on w dowolnym momencie lubi sobie odbić w jakąś boczną uliczkę. O Jezus Mary. O Jezus! Czemu te cholerne lampy są takie? Tak bardzo mnie zatrzymują, ja tego nie rozumiem. Wow, panie, prawie mnie obróciło, to by było nieprzyjemne. Hombre! Co on odwalił? No dobra, okej. Okay. No ja tak nie umiem. Smażony boczek. Dobra, jakimś sposobem udaje mi się wymijać tych ziomeczków tutaj, ale chyba będzie okej. Okay. Chyba będzie dobrze. Poza tym, no goddammit! No ja chcę wjechać za Caesarem, ale muszę najpierw potrącić jakąś kobietę, okej? Okay? Co to za alejka jest? No dobra, jadę za Caesarem w alejkę. Okej, no dobra, cofam. O Jezus Maria! Oczywiście! Zabiłem jednego człowieka, dwójkę potrąciłem. Świetnie! Super, naprawdę warto było tam czekać. Dokładnie, tylko i wyłącznie po to, żeby kurwa... Co ja robię? Dlaczego ja w to wjechałem w ogóle? Mogłem to ominąć! Albo myślałem, adrenalina! Pompuj! No i wlazłem to i ryzykowałem w sumie śmierć! Śmierć kliniczną, ale na szczęście się udało. O, jakbym teraz zaczął płonąć, ale bym był zły. Znaczy i tak bym wjechał w to i pewnie przeżył, ale... Igła! Nie ma za co! O, panie! 5000 i szacunek. Szacunek, ta... No, miałem mówić, że rośnie, ale szczerze to nichuja nie widzę, żeby rosnął. Takie to niewielkie są ilości. No, ale dobra.
Misja była przyjemna, nie powiem. Mamy jeszcze co nieco minut dzisiaj na zegarku naszego odcinka, tak więc nie widzę żadnego problemu, żeby wskoczyć do jakiejś machiny tutaj. No i jechać znowu do pana T. Niestety misje teraz różnorakie mamy dość rozsiane, a ja nie chcę teraz robić misji za misją z tego, wiecie, z kradziejowania samochodów, tylko chcę zobaczyć, co pan T ma nam do zaproponowania, tak więc znowu odwalimy tutaj ten sam trik z tą skocznią. Jak ja się cieszę, że ja całkiem przypadkiem zauważyłem w pewnym momencie, o, wyszło nawet lepiej niż się spodziewałem, ponieważ gdyby nie to, to bym co nieco tutaj robił objazdów, żeby gdziekolwiek dotrzeć, a tak, to jest Gucci. Tutaj za to widzę trochę chyba lepszy środek transportu. O, dokładnie. Ty gościu mi na silniku jedzie. O nie, nie, ty chcesz odzyskać swój motocykl, co? O nie, 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 nie. O, dzień dobry. Dawaj mi to, dawaj. Proszę, idealnie. Znaczy, dymi się trochę, czy mi się wydaje? Nie, no to Willy, wiu. Maszuję strzałkę w górę. Ta prędkość. Dobra. Dobra. To będzie to, to będzie to. Posuwam praktycznie ten motocykl. Nie wiem, jaka jest prędkość. Mogłem sobie wgrać moda na prędkościomierz, ale po co? Jak ktoś tu zmieni teraz pas, ale bym był zły. Ho! Triki. Czas wejść w ten biznes trików na motocyklach, wiecie? Ja to czuję. Ja to czuję w sobie. A! O Boże! Ho! O, od razu ręka na strzałki, żeby, kurde, sobie ustabilizować samochód. Dobra, zapiszę tutaj grę ponownie, jazda próbna, żeby być już tutaj na miejscu, jakbym coś spieprzył. Akurat mamy 13. No i panie, ti. Siema. Zrzut. Super kryptonimy. I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing. A, dlatego my mu pomagamy, bo bracie mówił. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Cienko. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but... You do know all about that, right? Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop? Jak ja karykaturalnie wyglądam, Boże. Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. No to pierdol się, ziomek, jak takie masz mieć podejście. You got all the scumbags inside the country. And over here you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Ah. Ah, okay. Dobra, dobra, nie, to jest w porządku. Na taki deal mogę iść. Udaj się do El Castillo del Diablo. No dobra, no to wsiadamy w tego bugiego pięknego. Troszeczkę szalenie się tym jeździ, szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyję. Dokąd ja mam dokładnie jechać? Tam gdzieś w pizdu, tak, dobra. To do tej drogi, wzdłuż tej drogi, potem odbić, jak będę mógł odbić, potem przez tamę, to wygląda jak tama, no i będę w domu. Znaczy, będę w punkcie żółtym. Dobra, chyba damy radę, nie jestem pewien. Znaczy, wyścigi! No goście wyglądali, jakby się ścigali, co? Okej, dobra, dajcie mi już spokój, dobra. Może to po prostu było jakieś złudzenie optyczne spowodowane wysoką prędkością na zakręcie. O Jezus Maria, co to było? Wycieczka szkolna latynoskich dzieci? Z biednej dzielnicy? Czy ja dam radę? Kurwa, dam radę. Ojej, boj, do góry, dawaj, wespiesz się, no kurwa, dać. Yeah, tak jest, dobra. Tylko i wyłącznie dzięki mojej monstrualnej, nabudowanej prędkości udało mi się tam wjechać, tak więc jest w porządku.
Tutaj mam nadzieję dam radę wjechać, ale z tego co widzę to tak. Uszybałem, że wiecie, to jakaś kolejna kurwa baza wojskowa i bym zaraz był martwy. Na szczęście nie. Dobra, tutaj jakoś sobie wywiniemy lekko przed siebie i jesteśmy w czymś, co przypomina mi pewną formę kamieniołomu. Przeżyłem, już myślałem, że się wywalę. O, dzień dobry. Ty, co to jakieś? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. O Boże, podnieś rakiety. Weź odpowiedni pojazd, dostań się na szczyt góry. Holy fucking shit. Nie wiem, który pojazd wziąć. Biorę motor. YOLO. To może się źle skończyć, ale jebać to. Bierzemy motor, motorem się bardzo, bardzo śmiesznie lata. A więc wjeżdżamy w takim razie na górę. Wszystko inne mam wrażenie troszeczkę gorzej by mi się kontrolowało, nie wiem, no, znaczy ja jestem do dupy, jeżeli chodzi o prowadzenie każdej możliwej kategorii pojazdów, jakie się w tej grze znajdują. To chyba nie jest kwestia, którą musimy przedyskutować, bo to jest taki jakby znany fakt, ale... Czy ja słyszę helikopter? Ale mimo wszystko... O kurwa, samolot. Kurwa, samolot. Jestem u góry, co teraz? O co chodzi, co się dzieje? Mam rakietnicę. Dużo rakiet chyba mam wręcz. Albo mi się wydaje? Straciłem? Nie, dobra, no mamy flarę, okej. Okay. Ty, jaką skocznię tam widzę! Jesus, will you stop doing that? Te głośniki rozstawione, the fuck? Dobra, samolot był chyba randomowy. Helikopter wygląda jakby nie miał... Dobra, ma tylne śmigiełko. Okej, okay, co teraz? Tylko po co mi ta rakietnica? Podejrzane? Bardzo. Hold up! Shit, pilot said he's got trouble. Two agency choppers coming in on an intercept. Oczywiście. Shoot him down! Protect the cargo at all costs. A czy muszę używać rakiet? Czy mogę kałacha? Chroń... Bo mam wrażenie, że to się równie dobrze nadaje do zestrzelenia takiego helikoptera. Albo mi się wydaje w pizdu. Dobra, wiecie co? Jebać to. Rakietnica. Oni powiedzmy latają w taki sposób, że... Chyba będzie ich łatwo trafić? Nie jestem pewien. Teraz! No traf! Kurwa! Tamtego! To w ogóle są te helikoptery? Czy ja strzelam jakieś kurwa losowe? Nie wiem, nie wiem. Co wy tacy kurwa? Ty! Bo tu ziomeczki tutaj są jakieś! Halo! Won, oni mnie zajebią i kałachami operują. O jebańce. Dobra, to wiecie co? To ja też odpowiem. Kałachem na kałacha. Rozpierdyle te helikoptery kałasznikowem! Jebać wyrzutnie rakiet, albo może nie? Sru! Nie trafiłem teraz! A, tak jest! Żebym swojego nie zestrzelił, to by bolało dość. Ha! No trafiłem go! To przecież kolejni! No pojebało chyba! Ile tych przeciwników tutaj teraz leci? To nie ma żadnej formy... O! Nakierowywania automatycznego, nie? Żebym tylko w swojego nie trafił, to jest dla mnie najważniejsze. Ja jestem znany z takich akcji. Dlatego muszę mocno uważać. Dawaj! Leć, rakieto! Skończą mi się te rakiety w pizdu i będę miał gorzej. Jak to? No halo! No strzelałem najlepiej jak umiałem! Fuck! Gdzie mój motor? Czy coś spadło na mój motor? O, chyba tak. Tutaj był. No ale... No było tak dobrze. No, halo. No, halo. Dobra, no. Trudno. Muszę się pogodzić z przegraną niestety. I nawet nie mam stąd jak odjechać. No, okej. Okay. Co właśnie za... O, policja. po pierwsze, no muszę się pogodzić z przegraną, nie? No to jest fakt, któremu... Ała! O kurwa. O, fuck. Dobra. Chyba muszę uciekać. Zapominam ciągle, że ogień w ogóle mnie nie pali. Nie używałem jeszcze w tej grze spadochronu. YOLO! Otwórz go! Tak jest, lecę do przodu. Wyląduję na kamieniu, jestem w dupie. Oni też trochę. O, Jesus. No dobra, no, co teraz? Muskulatura mi spada, widzicie? To od stresu, to od stresu. Dobra, bo ja nie chcę jakby... Dobra, nie zużyłem całego mojego kałacha. No. O! Zginął? Żyje dalej? Nie wiem.
Nie, dobra, padł. Dobra, jest git. Czy on otworzył drzwi, żeby się chować za nimi? Nie, wsiadł za kierownicę. Dobra, giń. Okej, okay. Czemu to zrobiłem, zapytacie? Tivur, dlaczego zabiłeś policjantów? No bo potrzebowałem samochodu! Misję stróża prawa. Jebać bycie stróżem prawa, już się nastróżyłem w tej grze. Chcę pojechać tu. Potem chcę pojechać w lewo. A kiedy dojadę w lewo, to mam bardzo ambitny plan, żeby jakoś stąd spiedrylić. Oczywiście, kolejny odcinek zacznie się od tej strzelaniny. Nice. Kolejny odcinek zaczniemy od tej strzelaniny, która miała tam miejsce, ponieważ nie będę jeszcze raz przechodził tego całego, wiecie, dojeżdżania na miejsce i tak dalej. No bo nie mam po co tego wam pokazywać, tylko zaczniemy sobie od razu od tej strzelaniny, która mam nadzieję za drugim podejściem troszeczkę bardziej mi wyjdzie. No i będziemy sobie już dalej tam kontynuować, nie? Ja w ogóle jakoś totalnie z dupy teraz jadę, nie wiem dokąd, tak więc spróbuję wypełnić ten odcinek do końca dojazdem na miejsce, jakby... dojazdem na miejsce, gdzie dam radę zapisać grę i pozbyć się ewentualnej policji. Przestrzegliście mnie przed jakby impulsywnym wydawaniem pieniędzy i ja wam bardzo za to jestem wdzięczny i dziękuję, ponieważ no ja mam tendencję do impulsywnego wydawania pieniędzy w tej grze. Chociaż nie, wiecie, w sumie to nie mam takiej tendencji, ale ostatnio powiedziałem, że a to mogę sobie kupić to i tamto, bo w sumie dużo mam hajsu. To mnie uświadomiliście, że tam będą ewentualnie czekały mnie jakieś różne wydatki, żebym lepiej nie wydawał i tak dalej. I widzicie? Magia! Tylko jedną gwiazdkę teraz mam. Więc jadę sobie teraz dookoła, bardzo na oko po mapie, zakładając, że dojadę tędy do mojego save pointa. Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, co to za miejsce! Wolej tutaj pompują! Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem, ani co się tutaj dzieje, ale... po prostu przyjmę to do wiadomości i nie będę kwestionował. Ale będzie skok! Ale będzie skok! Woohoo! Nie! Prawie! Obroty! No halo, no było trochę więcej tej jebanej rotacji tym razem. Taki fajny trik chciałem odwalić. Gdybym miał cholernego ścigacza, a nie Sancheza, to bym to zrobił, wiecie? To ja bym to odjebał. Ale nie miałem, więc nie mam tutaj za bardzo o czym gadać. W ogóle miasteczka odkrywam! Szalone nowe miejsca! A więc może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zwiedzam, gdzie ja jestem. Dobra, tutaj trochę do przodu. Mocno do przodu. Na jakąś taką formę jakby pseudo-autostrady chyba. I właśnie czułem, że walnę w jakiś słupek. Bierz ten motor. Taki trik. Dawaj, teraz do przodu. To jest taktyka dopiero na przejeżdżanie tych. Na przejeżdżanie cholernych słupków. Podnieś przednie koło, podnieś tylne koło, jestem w domu. Dobra. No i dobra, no i jesteśmy znowu na tej farmie, fermie, jakkolwiek by tego nie nazwać, gdzie mamy save pointa i jebanego T. Toreno? Tak się nazywał? Nie pamiętam. Zapisuję grę i uciekam, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach, czy to GTA, czy też trochę bardziej zróżnicowanych. Pa, pa.